Za nami 18. kolejka świętokrzyskiej czwartej ligi w piłce nożnej. Oba nasze zespoły odnotowały dobre rezultaty. Partyzan w niedzielę mierzył się na wyjeździe z ŁKS-em Łagów. To bardzo trudny przeciwnik, w którego składzie możemy znaleźć zawodników z trzecią, a nawet z drugoligową przeszłością. Ekipa z Łagowa zajmowała przed tym meczem czwarte miejsce w tabeli, podczas gdy radoszyczanie byli na 11. pozycji. Podopieczni Jarosława Komisarskiego nie przestraszyli się jednak rywali. Zaatakowali ich od pierwszego gwizdka arbitra i to przyniosło efekt w 29. minucie, kiedy to na 1-0 trafił Damian Kopyciński. Niestety 14 minut później wyrównał Szymon Bochniak. W drugiej odsłonie to nasi byli lepsi, ale ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1-1. Z teoretycznie nieco słabszym rywalem mierzyli się konecczanie. Ósmy w tabeli Neptun podejmował na stadionie przy ulicy Sportowej 9. Niedziankę Bieliny. W pierwszej połowie nie było widać żadnej różnicy między tymi drużynami. Ekipa z Bielin grała niemal wyłącznie długą piłką z pominięciem drugiej linii. W związku ze słabym stanem murawy do tego stylu dostosowali się podopieczni Waldemara Szpiegi i przez wiele minut wspólnie z rywalami serwowali widzom spektakl dalekich przerzutów piłki. Druga połowa wyglądała już nieco lepiej, a piłkarze próbowali więcej grać tak zwaną klepką. Pach, Armata, Gardynik i Spółka coraz częściej przedzierali się pod pole karne Nidzianki. Natomiast obrońcy przyjezdnych bardzo skutecznie przerywali ataki gospodarzy lub po prostu faulowali. Jedno z przewinień miało miejsce na około 25 metrze boiska. Do rzutu wolnego podszedł Piotr Gardynik, po jego strzale piłka otarła się jeszcze o mur i wpadła za kołnierz bramkarzowi. W 67 minucie mieliśmy więc 1-0 dla Neptuna. Końcowe fragmenty spotkania to częstsze ataki gości. Nie stracili oni ani muszu nawet mimo drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartki dla jednego z ich graczy Bartosza Sota. Na szczęście dla naszych Nidzianka była dziś wyjątkowo nieskuteczna i ostatecznie Neptun zwyciężył 1-0. Z dziennikarskiego obowiązku odnotujmy, że czerwony kartonik po wcześniejszym zobaczeniu dwóch żółtych ujrzał dziś także piłkarz MKS-u Dominik Szymkiewicz. Chociaż tak naprawdę nikt znajdujący się na stadionie poza sędzią do tej pory nie wie dlaczego. Po spotkaniu krótko porozmawialiśmy z trenerem Neptuna, Waldemarem Szpiegą. Trenerze, wymęczone, ale cenne jak najbardziej 3 punkty dzisiaj. Na pewno spodziewałem się takiego meczu, bo mówię, graliśmy w ciągu tygodnia 3 mecze ciężkie, 2 pucharowe i ten 120 minut w środę i widać to była ta motoryka, to w ogóle po prostu jak ta piłka, bo tu skakała. No ale trzeba się cieszyć z 3 punktów, no z gry na pewno nie można być zadowolony, ale mówię, bo można było strzelić, czy Zielak, czy Piotrek Gardynik mogli na 2-0 i wtedy jest spokojniejszy wynik, a tu do końca cała była nerwówka. Piotrek Gardynik to stały wykonawca rzutów wolnych, on trenuje te stałe fragmenty? Zgadza się, Piotrek Gardynik jest stałe fragmenty gry, jeżeli uderzamy i Karol Armata jest wyznaczony do tego, no akurat weszło, no trzeba mieć szczęście, tak jak w życiu, tak jak w piłce też trzeba mieć szczęście. Padła za kołnierz bramkarzowi rzutu wolnego, zdobyliśmy jedną bramkę, ale mówię, no mogliśmy strzelić z drugą bramkę i wtedy by był bardziej spokojna ta gra, a tak to do końca by był wynik jeszcze otwarty, bo mogliśmy nawet zremisować. Hetman Włoszczowa, trudny przeciwnik, czy nie ma przed Wami tajemnic? Na pewno trudny przeciwnik, pierwszy mecz w Wiernej zremisowali 1-0, teraz Staszowie wygrali, także to mówię, no bardzo ciężki nas tam czeka mecz, jeszcze tutaj odpada nam Piotrek Gardynik, bo ma 4. kartkę, nie będzie grał, ale mówię, no jest tylu ludzi, że każdy, kto wejdzie, będzie musieli grać i na pewno jedziemy zdobyć jakąś punkt, czy to 1 punkt, czy 3 punkty. Zawsze walczymy, ale myślę, że na pewno zespół będzie inaczej wyglądał motorycznie.